Witam, dalej jesteśmy u Kapsla. Dzisiaj kurczak i indyk. Takie mniejsze porcje, żeby nie skłamać. 800 gram. Oczywiście ze mną są jeszcze sosy, no ale tu za chwilkę. Zacznę sobie mięska, warzyw i ryżu. Zjem, spróbuję bez sosu, no, a za chwilę wiecie, standardowy schemat. No, trochę się ciemniej zrobiło, więc musieliśmy doświetlić kadr. Kapsel powiedział, żebym sobie sosu nie żałował. Ten talerz też nie jest mały. Na wcześniejszym odcinku były troszeczkę inne sosy testowane z ostrych dziejów, a tym razem mamy pieruna. Pikantny sos mango, oczywiście wersja z 5 papryczkami. Skład: mango, papryka Carolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion, but Jolokia, świeża kolendra, ocet jabłkowy, polski czosnek, huzar, musztarda, limonka, oliwka z oliwek. Przyprawy: wstrząsnąć przed spożyciem, to się czasem przydaje. I co? Wyprodukowano w Polsce dla KM1 Robert Tarczykowski, żeby nie pomylił nazwiska, w Toruniu. Ulicy już tam nie będę podawał, bo ledwo mogę to odczytać. No to co? Otworzymy, wstrząśniemy. Kurczę, po co mi ten kapsel takie wielkie żarcie tu ustawia? Przecież to na dwa sosy by wystarczyło. Nie sądzisz? Sądzę. Kurwa no. To jest jedno. Teraz? Jak już wystawiłem dwie? Tutaj chyba troszeczkę za nisko oberwałem, będzie się kręcić. Z wcześniejszej pary śliwka była dużo lepsza. Ciekawe jak tym razem. Ciekawe tym razem jak mango się popisze. Nie wiem, jakoś bardzo tamtego wcześniejszego nie odbiega. Ja to bym wolał. Najpierw doprawić trochę. Doprawimy to w taki sposób, żebyście widzieli mniej więcej, bo tam kropki jakieś robiłem. Ja czy się wyleje bez problemu. O, leje się ładnie, no dobra. Ale się leje. Dobra, to już wychastowa to na pewno jest. Tak trochę z naddatkiem. Teraz muszę tylko się przychylić. Oczywiście kawałki papryk widać w środku. Wezmę, wstanę, pokażę. Taka z górką można powiedzieć, że jest taka dość wysoka. Na pewno widać. No co, dodamy to do dania. Będziemy jeść. O, nie wiem czy to akurat łapie. No ale cała wychastowa. Nie, zobaczymy gdzieś tak do połowy. Gdzieś to tam. O, i teraz nie wiem, z ryżem. Może taką. Od razu słodkość wchodzi, ale i ostrość. Od razu. Tam było trochę zostało na tej łyżce. I tego ananasa jakbyś porównał? Do ananasa jakbyś porównał? Porównywalny. Tak? Ale poczekam jeszcze na ostatni sos. Znaczy, ostrość jest taka sama. Niczym się chyba nie różni. Więc zobaczymy. To jest oczywiście moja obiadokolacja. Ostrość? Przyjemna. Tak jak wcześniejsza. Nie dominują mi jedzenia. O, to mi się jeszcze tak jakiś kołek sosem. Wyzyszczę. O, ta taka słodkość wjechała. Przy tym akurat widelcu. Maluteńki, maluteńki, maluteńki katarek. Mam smaka jeszcze to doprawić. Dużo tego zrobiłeś. Na pewno jeden talerz by wystarczył do dwóch sosów, nie? Dwa. Dwóch porcji. Nie chciałem! Kłamie. Chciałem normalnie zjeść. Kurczę. Dobra, jeszcze tu polejemy. Czy to akurat będzie widać. Właśnie. Jakaś druga kropka, trzecia. Nie wiem, mam nadzieję, że to jakoś widać. Że to się polało. Doprawimy troszeczkę. Z tym małym starczym, między tymi sosami dzisiejszymi. Mam cichą nadzieję, że truskawka jednak będzie lepsza. Ale to się akurat okaże. Cały czas mogę powiedzieć, że nie zaburza smaku potraw. Zbalansowane z
Ostrość. To mi za mnie. O, taki fajny kawałek na mięsku. To wielka kropla. Czyli razem ile by było? Kilo 600, tak? Tą część talerzakiem, akurat bez sosu. Czuję tylko jakąś lżejszą ostrość na ustach. No bo przy jedzeniu się rozchodzi dalej, wiesz. Ale by się już przekonać, jak to będzie wyglądać. Łyżka z koła wejdzie. A, się tak leje. Nie do fula, ale dość wysoko. No, jakby się... Ale zauważyłeś, że może leistość jest podobna, co, bo tamte były bez lodówki. Ale są... Ale nie, nie, leistość, ale zobacz, a te lodówki wyjęte. I zobacz, leistością nie, praktycznie nie ma, no, że lodówki, nie ma, że lodówki czy nie... Same. Tak, nie ma leistości, że lodówka ścięła jakoś te sosy. Nie, coś, nie, pod tym względem tak. Jest, leistość jest bardzo, może tam, może minimalnie, może tam była delikatnie bardziej lejąca, albo nie, bez lodówki, ale, ale to... Konsystencja jest bardzo nie, podobna, jednych do drugich. Podniosę się, pokażę. Mam nadzieję, że to widać i się mi nie wylewa. Pełniutka łyżeczka. To akurat będzie smaczne. No, sosy gotowane, tak. Przyjemne. Dobry jest. Czyli lepszy niż ten ananas, co był? No niż ten pierwszy, to ten na ananas, pewno. No. Nie, ananas nie był aż tak dobry, jak ten mango. A bez próbowania ktoś jakby pomyślał, to mógłby pomyśleć, że bardziej ananas. Słodszy w ogóle jako sam. Nie wiem, mi lepiej wszedł. Ale śliwko na razie i tak jest na pierwszym miejscu. Na razie tak, ale zobaczymy jak truskawka. Nie, no mówię na razie. Na razie czekam. No jest ostrość na ustach, ale... No, ale, tak... ale w gardło idzie trochę tak czuć? Gardło... Nie, na podniebieniu bardziej. Na podniebieniu, na język na gardło, i te... Na gardło aż tak bardzo nie. No, ja na języku nie czuję, na ustach bardziej. Przyjemnie. Tylko teraz ta łyżka już będzie działała na ten drugi talerz, więc ten drugi to chyba będę musiał przyspieszać. Na pewno będę musiał przyspieszać, chwila mi się robi. No, mówisz, że słodkość, tak? Jest, że no słodki jest, jest, no. Jest wyczuwana. Tam ja nie wyczuwałem w tym jakiejś słodkości. Tam takiej słodkości nie było, też nie czułem. 800 gram poszło. A, nic mi nie ma. Po tej łyżce to już będę się czuł pełny. Znaczy pełny. Pamiętaj, jeszcze parę dni będziesz, więc wiesz, przyzwyczajaj się. Do ilości. Trenujemy. Trenujemy. No. Przed spoko loko. Czysta. Jak zwykle brak chusteczek, ale to wszędzie za każdym razem tak jest. Zaraz ci przyniosę. Zawsze tak jest. Ale dobra, jakoś mój nos wytrzyma. Co by tu zrobić? To jest wszystko to samo. Pietruszkę sobie spróbuję. No. To akurat... Tu akurat idzie osoba odpowiedzialna za zrobienie chlebka, który wyszedł bardzo fajnie. Cześć i czołem. No, cześć i czołem, przechodzi ten sam głos. Chlebek rewelacja był. Miałem okazję jeszcze dzisiaj sprawdzić inne bułeczki, chlebki. Super. A tutaj mamy noc kupały. Truskawkowa pikanteria. Tak samo jest dosyć na 5 papryk. Ja sobie za nos przetrę. I co to można o sobie powiedzieć? Polskie truskawki, papryka, Carolina Reaper, Trinidad Moruga Scorpion, Butiolokia, ocet jabłkowy, limonka, polska cebula. To się odbija już po tym jednym talerzu. Szalotka, cukier trzcinowy, polski czosnek, huzar, wędzone chipotle.
strząsnąć i adres sobie pominę. Ale muszę się lekko nos przetrzeć. Więc osoś na pewno jest. Na pewno jest, chociaż wczoraj było lżej. Sobie przypomnę. Dobra, wstrząśniemy. Chciałem, żeby ta truskawka naprawdę była dobra. I żeby poziom był naprawdę zadowalający. Zobaczymy, jak wyjdzie z truskawką. No! Darek, który ogólnie robił pieczywko, wczoraj spróbował którego sosu i miał czkawkę? Ananasa. Nie. Nie. Ananasa tak, wczoraj. Ananasa wczoraj. No, po ananasie chłopak miał czkawkę. No. Było z czego... Zdarzyło się. Odzwyczaił się. Zdarzyło się. Odzwyczaił się. Dobra, no to co? No, i to mi się podoba, nie? Truskawki od razu, śliwka to samo. Od razu wyczuwasz ją, nie wiem, no nie da się tego ominąć. Jest pod tym względem od razu wyczuwalna. Tam tak pół na pół, można powiedzieć. Ale to mi się podoba. I co teraz? Teraz znowu łyżka stołowa do jakoś dodania. Chciałbym, żeby po zapachu no smak w ogóle nie odbiegł, to od razu się okaże, że moi faworyci na ciemno wygrają. Jakieś tam wybory między jednym a drugim, co bym wolał. A tutaj polejemy jakieś kropki, to tak z tej łyżki stołowej. A, dobra, takie pół na pół talerza. Jak będzie rewelacja, to jeszcze doleję. Nie, dobra, to jest słowa i tak wejdzie. Tutaj jest cała. Ryż fajnie dobrze zrobiony. Posmak wegety i rosołku. Łyżka jest już czysta tam. Pierwsza. A teraz zaczynają się schody przez ilość. Na razie. Dobra, na raziku. No hejo. Jutro wam pieczywo przywiozę. Dobra. Jeszcze. Truskawki i ten nie zapomnę. No, ale będzie ciężko dokończyć, mi się wydaje. Wydaje mi się, że ta truskawka trochę ucieka. Gdzieś ginie. Możliwe. No gdzieś tak. Nie jest aż tak słodko, jak bym chciał. Czyli z tym był taki bardziej wyczuwalny ten smak owoców, w tym mango. No, no. Albo mi się po prostu przejada. Czego jeszcze możesz spróbować tych wcześniejszych dodać do dania takiego? Nie, nie dziękuję, kapselku. Jadłeś wcześniej z tortillo. Nic nie chcę tu już dodawać. Z tortillo jadłeś, aha. Nie, chcę po prostu to zjeść, bo to jest tego sporo. Ale pewnie jeszcze no, łyżka słowa fajnie wyjaśni ten sos. Znaczy, no. Ale śliwka i tak będzie rządzić. Nie wiem, tak się wydaje. No. Mam głupi ten żel. Nie? Śliwka się okaże pewnie najlepsza. No. Chyba, że łyżka. Zobaczysz po łyżce, no. Ocenisz. Lekki katarek. No. Kurczę. Będzie przewijania. Trzeba się chyba skupić do zjeść. Taki kawał mięcha, nie? I tak na pół podzieliłem. No to już to mniejsze. Baseryżem przegryzłem. Zapomniałeś, że powiedziałeś, że ten... Warzywa jeszcze tam masz. Nie gadaj, że sam mówisz, ci pcham mięsem i ryżem, no. Warzywa też są, no. Jako surówka. To co jem te warzywa jako przegryzka, żebym się poślizg mieć w ogóle. Ale będzie przyspieszania. Kolejny taki mały kawałek. To jest naprawdę sporo na ten kapsel w talerzu. Działy gały co brały, tak? Mhm. No. Jak już dojdzie do kryzysu, to będzie trzeba kolą popić chyba. Połączenia. Śmieści? Spalki naleci? Połączenie smaków. Czy orientalny plus coli. No, jak też to przyjemnie, zobaczymy. Naprawdę ryż nie jest aż taki suchy. Naprawdę, jest dobrze zrobione.
Ale nie wiem, ja sobie się zapycham. No ale Warszawa jest duża, będzie tutaj jeszcze to nagrywać. Więc przynajmniej będę przygotowany w miarę. No to mięso też nie jest suche, ale... Nie należ przy tej ilości rzeczywiście. A co lepsze, indyk czy kurczak? Indyk czy kurczak lepszy? No myślę, że jedno i drugie jest dobre. Zjadłem teraz w miarę jak najwięcej tego. Łyżka sola wejdzie. Warzywa dobry posiłek dają. Widzisz, chciałem ci jeszcze powierzchu warzywami. Nie chciałeś. No, wyglądasz powoli niewinnie. Nie wiem, jak zbiję do kupy, to może będzie mniej. Ale już zimne na pewno. No, lekko ciepło. Dobrze, sera ci nie kładę. Byś skorupa, na ten drugi dzień zabrał skorupę, byś już miał sera. Kupa ryżu, warzyw, mięsa, jeszcze ser. No. Ale bardzo. Przy jednym talerzu tak. No można było na jednym zrobić oczywiście. Na jednym, nie? Nie był to głupi pomysł, nie? Żeby tak na jednym talerzu. No. Mów kapslowi, to i tak zrobił. Tak, oczywiście. No ale taki jest. Chodzi, że za mało. Dla mnie wariat. To już nakładać, nigdy się wiesz. A do zmywarki też trzeba coś włożyć. To wiesz, nie jeden talerz, tylko dwa wkłada. Trzeba zapewnić. Zaraz łyżka mi jest chodzić. Stołowej. No. Chyba mi się podoba, ale trochę trochę zniknął ten sos w tym daniu. Ale. Gęściejszy. Czy ja wiem, bardzo podobny, wiesz? No dobra. Z początku tak się lało. No. Dobrze się dozuje. Przyjemnie. No nie, bo to i bardzo dobrze. No. Nie muszę się męczyć. No. Tańszy niż te kiszone, ale lepsze na pewno, podejrzewam. No, lepiej nie wspominać, z tego co widziałem. Sekunda. No, już się odbija. Tak. Nie, widać? Łyżkę. No tak, widać łyżkę. No. Truskawki czułeś? Czuć truskawki, ale czuć takie typowe jeszcze. Dziwne wędzenie. Tak typowo. Na tym jeszcze chyba. No tam jest chipotle chyba wędzone, z tak, tego co pamiętam. Tu, tak, chipotle wędzone. No jest papryczka, dlatego. A wędzonka w najmniejszej ilości to się przebije przez wszystkie zapachy, wiesz, bo to jednak wędzonka to jest tak. Przebija się i bardziej ten sos w tym momencie przypomina taką wędzonkę truskawkową niż sos truskawkowy. No. To na pewno. Sam sobie, no. No, jest ta różnica. Nie wiesz, nie ma masakry nawet. Idziemy dalej. To tak wiesz, nawet no, minimalnie. Zobaczycie, czy coś się po nich dzieje po tych sosach. A tak szczerze mówiąc, no nie dzieje się. Chyba coś odwrotnie. Wszystkie żółte mają. Dobra. No ale i w końcu jak oceniasz teraz już po tej łyżce, oceniasz ogólnie smak wszystkich czterech, to jednak ta śliwka, jednak śliwka. Śliwka wymiata. No, ale i w zapachu tak samo, ona w zapachu jest, o, petarda. Smaku, zapachu, no. Śliwka była najlepsza. Super. Na żołądek dopiero wchodzą te sosy, w takim czasie. Czujesz na żołądek? No, lekko. Ale to też od ilości jedzenia, od wiesz? Dosz, to no. Też od ilości, no daj, no kilo 600, no to daj spokój, no. No sam koniec mi się większy kawałek mięsa zrobił. Musiałem sobie go łyknąć. Nie chciałem już go... Nie, akurat taki nietrafiony kawałek się zrobił.
Nie trafiony, bo ty już jesteś najedzony, przez całe danie normalnie mięso było rewelacyjne. To jest jakiś kawałek, wiesz, jakaś żyłka, coś tam. A, o to chodzi. No. To normalne. No i czaisz? Dwa talerze i trafasz. No nie. Na ostatnim kawałku mięsa nagle, wiesz, nie bardzo. Żywaste lekko. Dziwne. Ja się cieszę, że to już koniec. Dobra, sezonę do końca. Jeden drogi talerz, no. To był wcześniej drugi. Nie będę się wypowiadał na temat wszystkich po kolei. No ale powiem jedno. O, i tak już tak nawet rosa na nich się pojawiła. To mi się odbija. Dashbook naprawdę wypadł najlepiej. Ostrością te sosy są bardzo podobne. Ale smakowo chyba najlepszy. Moim zdaniem jest najlepszy. Mi najbardziej podszedł do gustu. Najadłem się. Osoś nie jest zabijająca, jest dość umiarkowana jak dla mnie. Można polecić ten akurat rodzaj sosów, a innych produktów ostrych dziejów. Sobie obejrzyjcie, jak to wygląda. Tak co, widzimy się następnym razem. Lajkujcie, subujcie. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem, czy nie, jestem mega już najedzony. To widzimy się następnym razem. Ale naprawdę, te sosy można polecić, ale w szczególności najbardziej ten mi... Śliwka. Śliwka mi najbardziej, no, przypadł do gustu. Widzimy się następnym razem. Na razie.